Witajcie w dniu 22 już. Dzisiaj jestem u bardzo mojej dobrej koleżanki Kasi, którą tutaj widzicie. To ja. Także namawiam wszystkie moje koleżanki i dobre do tego, żeby brały ze mną udział w filmiku. Namawiam je po to, żeby później brały udział w wyzwaniu. Kasia, gotowa jesteś na to? Pewnie, że jestem. Kasia jest taką osobą, która uwielbia prostotę i piękno. Za każdym razem, jak jestem u niej, jestem niesamowicie zaskoczona daną potrawą w takiej postaci, że jestem zachwycona tym, w jaki sposób ona jest podana, nie wspominając o jej smaku i zapachu. Dzięki. No i dzisiaj Kasia zaskoczyła mnie najlepsza kawa i kawą. Także niektórzy piją kawę z uzależnienia po prostu, żeby się obudzić, a niektórzy piją kawę po to, żeby się delektować i uprzyjemniać sobie życie. I Kasia dzisiaj zaprezentuje nam swoją kawę a la po turecku. Kasia ma specjalny tutaj kubeczek. Proszę. Kasia, opowiedz nam teraz, co będziesz robiła? Już opowiem. A więc mamy piękne, mosiężne dzbaneczek, do tego pyszną kawę. Ja używam kolumbijskiej, kupionej w Owoce. Ja już czuję ten smak tutaj, zapach. Polecam. Do tego cynamon, gałka muszkatałowa, najlepiej cała. Brązowy cukier, jeżeli ktoś lubi kawę na słodką, kurkumę i imbir. I teraz tak, do tego pięknego dzbaneczka wlewamy 1/3 wody. Ja stosuję wodę przefiltrowaną, taką też Wam polecam. I wsypuję w zależności od tego, jaką kawę lubicie. Ja około tak łyżeczki z górą kawy. Możecie delikatnie zamieszać i czekamy, aż się zagotuje. Kasia tak w ogóle będzie tutaj robiła karierę kulinarną również. Piotrek, to dla Ciebie konkurencja, tak a propos. Możecie razem założyć biznes, jakby coś w przyszłości. Zapraszam do współpracy. Kasia zawsze podaje w przepięknych kubeczkach. A tymczasem czekamy na kawę. Czekamy sobie, jak się ugotuje i robimy sobie pogawędki przy kawie a la Makłowicz. Więc skąd to piękne naczynie tureckie tutaj w Twojej kuchni? Kasia, oczywiście gromadzi nie tylko takie piękne naczynia do kawy, w ogóle wszystkie inne akcesoria ma bardzo, bardzo piękne. Do zaparzania kawy po stylu włoskim, tak? Dokładnie, także... Ewa też miała okazję popróbować już takie kawy u mnie. Tak. Kasia jest naprawdę smakoszem kawy. U niej się nie pije zwykłej kawy, taką jak można sobie gdzieś tam na szybko zrobić. Tylko i wyłącznie niezwykłą. I kawa, i herbata smakuje. Kuję sobie. O, nasza kawa sobie. Wypływa. My się tutaj delektujemy pięknymi rzeczami. A tymczasem kawa do zagotowanej kawy dolewamy odrobinę zimnej wody i gotujemy. Mamy kolejną szklaneczkę, no przepięknie. Okay, teraz dolewam kolejną porcję wody. Na tym etapie też dodajemy troszeczkę cukru, cynamon. Tutaj proporcje już w zależności od... Damy Wam pole do popisu po prostu. Kurkuma. Gdzie Kasia już ma wprawę, po prostu wszystko jest na oko. I tak jest. Imbir suszony w proszku. I jeszcze gałka muszkatołowa. Ja mam, tutaj mam gałkę całą i wlecę ją bezpośrednio do tego pięknego, mosiężnego naczynia. Zbaneczka. Zbaneczka. A czy może znasz jakąś oryginalną nazwę tego naczynia? Nie znam. Jeszcze nie. Znajdziecie sobie w internecie. Czekam, aż kawa się zagotuje. Kawa zagotowana i zobaczcie, przelewamy do szklaneczki i voila, to nasza pyszna. Życzymy smacznego. Dziękuję Kasiu za wyjście. Ja również. I do usłyszenia jutro. Pa! Pa.